Panie Marszałku, Panie Ministrze, Szanowni Goście. Idea Nagrody Diamentu Wolności. Diament Wolności to specjalna nagroda ustanowiona przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich z okazji 20-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku oraz zbliżających się obchodów 20-lecia Stowarzyszenia, jednej z najstarszych organizacji biznesowych w Polsce. Dla upamiętnienia wyjątkowej daty 4 czerwca 1989 roku, która winna być ustanowiona świętem narodowym, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich postanowiło co roku przyznawać jeden Diament Wolności. W swej najbardziej podstawowej i oczywistej intencji wyraża ona pogląd, głęboką potrzebę złożenia hołdu tym, którzy uosabiają przemianę roku 89, a poprzez nich wszystkich, którzy się do niej przyczynili. W tym sensie wolność w tytule nagrody honoruje także do znaczenia właściwej walce. A słowo diament, ową czystość i twardość, bez której nie tylko walka o wolne państwo, ale codzienny trud jego budowania nie mają szans powodzenia. Zarazem jednak, o czym świadczy lista laureatów, potrzeby tej, jak i swej wdzięczności i uznania przedsiębiorcy i kupcy świdniccy nie chcą wymierzać polityczną interpretacją, limitować względem na podziały i polemiki. Stać nas było na odwagę umieszczenia na jednej liście laureatów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Że uznanie heroizmu, owej najchwalebniejszej cechy charakteru, należy się działaczom podziemia, na czele z pierwszym z wymienionych. To kwestia bezdyskusyjna. Ale przedsiębiorcy i kupcy świdniccy pragnęli uczcić nie tylko heroiczny opór, ale i mądre ustępstwo. Nie tylko walkę o wolność, ale i stworzenie warunków do jej urzeczywistniania w strukturach państwa i postawach obywateli. Nie wszyscy laureaci mieli udział w walce, ale wszyscy w budowaniu i definiowaniu tego, co wspólne. Leszek Balcerowicz, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Jan Lityński, Marek Belka, Henryk Wujec, jak i nasz dzisiejszy laureat Bogdan Borusewicz. Wszyscy ci bohaterowie naszej ustrojowej transformacji, obok wymienionych obu byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, potrafili w decydujących momentach zaryzykować bardzo wiele. Po to właśnie, by odniesione zwycięstwo stało się udziałem wszystkich. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Dziękuję bardzo. Bogdan Borusewicz, 10. laureat Nagrody Diament Wolności. Nagrody przyznali w roku szczególnych rocznic niezwykłemu człowiekowi. 25 lat wolnej i demokratycznej Polski i jej 10 lat w Unii Europejskiej to w znacznym stopniu jego zasługa. Tego żołnierza wolności, który przez lata nosił w plecaku buławę Marszałka Senatu Wolnej Polski. 1968, 76, 80, 81. Lata, które naznaczyły i formowały wybitne jednostki jego pokolenia. Lata, które kształtowały najpierw buntowników, potem bojowników o wolność i prawa człowieka i obywatela, wreszcie ludzi, którzy po zwycięstwie 89 roku stali się budowniczymi nowej Polski. W marcu 1968 roku 19-letni Bogdan Borusewicz, uczeń Gdyńskiego Liceum Sztuk Pięknych,
Skazany został na 3 lata więzienia za kolportaż ulotek z poparciem dla strajkujących studentów. W 1976 roku włączył się w akcję pomocy represjonowanym robotnikom Radomia. Potem członek KOR-u, redaktor wydawanego w podziemiu wbrew cenzurze Robotnika, założyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 1980 organizator strajku w Stoczni Gdańskiej, współautor słynnych 21 postulatów. Jeden z ojców założycieli Solidarności. Po 13 grudnia 1981 roku organizator podziemnych struktur NSZZ Solidarność, przewodniczący regionu gdańskiego, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku. Aresztowany w roku 1986, a po wyjściu z zawięziennych krat znów lider związkowy i strajkowy, ostatnich wreszcie zwycięskich starć z reżimem. Był zawsze tam, gdzie tworzyła się nasza historia. Był zawsze jednym z tych, którzy ją tworzyli. Pełni wiary w wolną, bezpieczną Polskę w zjednoczonej dostatniej Europie. I nadal przez kolejne dekady, już jako polityk, Bogdan Borusewicz pozostaje jednym z liderów przemian w naszym kraju. Jego rozsądek idzie w parze z politycznym realizmem. Rozumienie potrzeby kompromisu i umiaru nie kłócą się u niego z pryncypialnością przekonań i odwagą decyzji. Pracowitość, wierność ideałom młodości, skromność niezależna od pozycji i stanowisk i zaszczytów, z tym kojarzy się jego osoba i działalność. Ludzie tacy jak Bogdan Borusewicz swą drogą życiową i niezmienną postawą zarówno w czas walki, jak i budowania pozwalają nam wierzyć w sens poświęcenia i pracy, wierności i lojalności. Przekonują nas, że mają sens marzenia, a nie mrzonki. Że kompromis nie musi być porażką, a realizm nie musi stać w opozycji do ideałów. Bogdan Borusewicz, jego osoba, życie i praca uczą nas, że warto być wiernym wbrew przeciwnościom losu i historii. Wiernym ideałom i wartościom tworzącym mniejsze i większe wspólnoty ludzkie od rodziny ludzi po rodzinę narodów. Na przekór przeciwnościom i konfliktom. Za tę wierność sobie, rodzinie, przyjaciołom, Polakom, Europejczykom, za przykład dawany nam od dziesięcioleci w walce o wolność i pracy dla wolności, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Świdnickich przyznaje dziś Tobie, Bogdanie, Nagrodę Diament Wolności. Nie macie Państwo pojęcia, jak przyjemnie odbierać takie nagrody. Dziękuję tym, którzy zdecydowali mi się ją wręczyć. No, diament zobowiązuje oczywiście. Będę się starał dorównać temu diamentowi. I muszę powiedzieć, że po tej laudacji
Wybaczam Staszkowi Huskowskiemu, że nie chciał się podzielić tymi 80 milionami. Ile razy do Frasyniuka mówiłem, no daj trochę. To on mówi, ale nie dadzą mi, ja może bym podzielił się z wami w Gdańsku, ale mój przez zarząd, a szczególnie ci, którzy te pieniądze wydobyli, to mnie zabiją za to pieniądze Wrocławia. Ale Staszku, naprawdę wybaczam tobie i Frasyniukowi i tak dalej. Po tej laudacji, która była dla mnie dość trudna do słuchania, bo człowiek, poczułem się już z brązu. A przecież normalnie żyję, funkcjonuję, jestem w polityce, staram się funkcjonować także u mnie w Trójmieście. Szanowni Państwo, też Wam dziękuję bardzo za to, dlatego że Wy przedsiębiorcy, dla mnie, który uczestniczył w 5 strajkach, a dwa strajki sam zorganizował, to jest jednak odwaga przekazać taki diament. Ja myślę, że oczywiście to jak otrzymuję tego typu takie wyróżnienie, takie ważne dla mnie wyróżnienie, to także myślę o tych moich przyjaciołach, kolegach, koleżankach, dziewczynach. Przecież było nas w podziemiu, jeżeli 10 milionów jawnej Solidarności, to podziemiu 5% to jest 500 tysięcy. To był ruch masowy i myślę, że Polska jest także taka, jak w tej chwili wygląda. A uważam, że wygląda dobrze, a na tle innych krajów bardzo dobrze. Polska jest dlatego taka, że w Polsce wytworzyła się elita niezależna. Elita, która nie była związana z dawną władzą. Wszędzie indziej, a patrzymy także na Czechy, dyskutujemy, niektórzy mówią, no w Czechach to tak, na Węgrzech. W dużej mierze, a nie mówię także o wschodzie, w dużej mierze to jednak elity związane były, które wywodziły się z dawnej władzy. One się zmieniły, one szczerze się zmieniły, to nie jest tak, że się tylko przefarbowały, ale my w Polsce wytworzyliśmy przez kilka lat ciężkiej walki, bo przecież nikt nam nie dał niczego za darmo, elitę, która nas wprowadzała w nową rzeczywistość, demokrację, także w ekonomię rynkową. Demokracji nie musieliśmy się uczyć, ale ekonomii rynkowej musieliśmy się uczyć, jednocześnie wprowadzając te zmiany bardzo ważne, gospodarcze, ekonomiczne, jakby uczyliśmy się na bieżąco. Ja chcę podziękować także, że ten diament sprowadził mnie do Świdnicy, pięknego miasta, zabytkowego. Ja myślałem, że tutaj na Dolnym Śląsku wojna i armia radziecka to wszystko przeorała, a to miasto jest piękne, zachowane i nieraz jak jeżdżę po swoim Pomorzu, na przykład jestem w Sławni albo w Słupsku, to brak mi takiego historycznego centrum, bo tam już to centrum wygląda inaczej. Także w moim Lidzbarku Woremickim, gdzie się urodziłem,
To stare miasto wasze jest olbrzymią wartością. I naprawdę, ja myślę też, że jeżeli człowiek żyje w takim pięknym otoczeniu, to też stara się być lepszy. Stara się do tego, to otoczenie wpływa. I dlatego uważam, że Świdnicy, wy jesteście tacy dobrzy. To znaczy nie tylko garniecie do siebie jako przedsiębiorcy, ale także dajecie. Dajecie dla innych, staracie się dzielić, staracie się z tego, co wypracujecie, dać także na takie cele, które nie są związane akurat z waszym interesem. Ale z interesem ogółu, interesem środowiska, interesem samorządu, miasta, kultury. To myślę też, dlatego to miasto tak dobrze wygląda. Tak pięknie wygląda. Ja oczywiście robię, tak jak wszyscy inni, rocznicowy rachunek, bo okazuje się, że już jesteśmy 10 lat w Unii. Oczywiście to codziennie o tym się zapomina w ogóle. W 2004 roku, w czasie referendum i przed referendum, to wszyscy sobie zdawaliśmy sobie sprawę, że wchodzimy do Unii, a potem jakoś tak zapomnieliśmy, że jesteśmy w Unii, korzystamy z różnych rzeczy, ale zapominamy. Więc ważne jest to, że co 10 lat, co jakiś czas wspominamy, przypominamy. No jesteśmy już 10 lat w Unii. Jeżeli ktoś mi mówi, jakie były zmiany, jakie są argumenty, a niektórzy mówią, że się nic nie zmieniło. Oczywiście trudno mi dyskutować z takimi ludźmi. Ja oczywiście jestem, jako polityk muszę być bardzo nie tylko życzowy, ale taki spokojny. Ale jak to słyszę, to od razu mówię, jak ktoś tak mówi, no to jakie moje argumenty mogą trafić? To znaczy, że nie widzi niczego dookoła i nikogo dookoła. Ale mówię wtedy tak. No oczywiście nic nie zmieniło, ale w Polsce długość życia przeciętnego Polaka zwiększyła się o 5 lat. A nasza zamożność 40% średniej europejskiej do 68%. W ciągu no nie 10, ale 20 lat. Ale też w ciągu 10 też był dobry postęp. I to są pewne wskaźniki. Bo można mówić, no jednym jest lepiej, jednym gorzej i tak dalej, i tak dalej. Więc istotne, że co jakiś czas o tym przypominamy. I przypominamy też o tym, o czym państwo pamiętają. I usiłują to jakby wbić w pamięć społeczną, że mamy 25 lat demokracji wolnego rynku. 25 lat temu wybory, w 1989 roku, były wybory, które niosły olbrzymią dozę niepewności. Nie to, że kto zwycięży, tylko co będzie dalej. Wybory, które wydawały się, czy były częściowo wolne, w pełni wolne były do Senatu tylko. A jednak ta decyzja, żeby w to wejść, w tą umowę, była tak istotna i potem zmiany potoczyły się lawinowo. 4 czerwca, w związku z tym to znacząca data, ale pozwólcie mi, że powiem, u progu wszystkich zmian, u podstawy wszystkich zmian był 14 sierpnia 1980 roku, gdzie ruszył olbrzymi strajk, który rozpoczął destrukcję tego systemu.